Halo, halo, witajcie, witajcie serdecznie we wtorek. Nie wiem, który dzień marca. Marca, kwietnia, zobaczcie, ja już w marcu. 7 kwietnia oczywiście. Ciekawa jestem, czy wam też się tak dni zlewają jak mi, bo mi się dni strasznie zlewają i naprawdę czasami nie wiem, który dzisiaj jest, jaki dzień tygodnia. Jeszcze jak sobota i niedziela jest bardzo podobna do pozostałych dni, to naprawdę trudno jest wnioskować, w jakim dniu tygodnia się aktualnie znajduję. Ale póki co wiem, że to jest wtorek i dzięki temu, że na tych live'ach z wami spotykam, to chociaż mam świadomość tego, jakie dni po prostu przynosimy każdego dnia inny temat. I dzięki temu te dni się stają rozróżnialne. Jak to jest u was? Dajcie znać. No i oczywiście witamy się. Dzisiaj Edytka pierwsza napisała komentarz. Witaj serdecznie, pozdrowienia z Sopotu. Sopot pozdrawia Lublin. Witam serdecznie. O, jest też Janna, to już Trójmiasto. Dzień dobry, Lilianna. Więc jak z tymi waszymi dniami? Czy też wam się zlewają te dni, że macie takie wrażenie, że jest po prostu cały ciąg jednego dnia niemalże? Że w sobotę nie wiadomo, jaki dzień się dzisiaj znajduję. Ewa, jestem. Ja już świruję i nie wiem, jaki czas. No ja właśnie mam podobnie. Już pomijam. Mam nadzieję, że wiecie, to teraz każde kaśnięcie to już jest różnica. Niektórzy się boją. To nie choroba. Zdecydowanie to nie choroba. Witaj Julita, Karolina, Marysia ze słonecznego podwórka. Jak ty masz dobrze? Ja nie mam podwórka. Niestety. Monika i Lublin ponownie. Witaj Asiu, hej wszystkim. Czy udało się? Dzisiaj udało się być na żywo. Mi się ostatnio trochę dłużą dni. No mi też, jeszcze jak one takie są jasne, już po tej zmianie czasu, naprawdę jest takie wrażenie. Jakie ładne przywitanie mamy od Violetty, Hello Ladies. Powinnam chyba z wami się witać, Hello Ladies, dziewczyny. Już 2 minuty, już ponad 20 nas jest. Wcześniej trzeba było czekać około 5 minut 20, a teraz po prostu 2 minuty, szybkie tempo. Witaj Magda, z Magdą przed chwileczką pisałam sobie na Messengerze, więc informując, że nie mogę z nią rozmawiać, i jestem lakoniczna, bo właśnie wchodzę na live'a. Więc dzięki wielkie Magda, że się pojawiłaś. Bartek, tak, 7 kwietnia. To jest super, że jest 7 kwietnia. Z Bartkiem widzieliśmy się wczoraj podczas szkolenia. Hejka. No jest mężczyzna, który za nami podąża. Dzień dobry, słonecznego Poznania, Aleksandra. Witaj serdecznie. Lilianna, niestety pracuję zupełnie normalnie, więc weekend to weekend, a dziś środa. No to jednak coś się dzieje w tym naszym myśleniu o dniach. Jak zwykle kilka minut takiej rozbiegówki, żeby was powitać, żeby zobaczyć, co tam u was słychać, powiedzieć kilka zdań. I dzisiaj mamy temat, który jest ciekawy. Myślę, że on nie będzie dla was, mam taką nadzieję, że nie będzie aż dużo takich, nie wiem, magicznych rzeczy tutaj działo dzisiaj, w takim znaczeniu, że nie dam wam nie wiadomo jakich przepisów, że one są trudne i skomplikowane. Natomiast pokażę sprytne rzeczy, które powodują, że naprawdę możemy o te zasięgi na Facebooku powalczyć, bo można o nie powalczyć, żeby były zdecydowanie lepsze, nawet nie wydając złotówki na reklamę. I o tym dzisiaj wam trochę opowiem. Milka oczywiście z Gdańska, Gabrysia, witajcie wszyscy. Witaj Gabrysiu. Gabrysiu, dzięki serdeczne za ten przepis wczorajszy. Gabrysia, tak jak mi obiecała, przesłała mi przepis na fetę owijaną w cieście filo z miodem. To jest taki grecki przepis, który bardzo mi smakował, jak byłam w Grecji i mojej mamie również, byliśmy razem w październiku w Grecji. Więc po prostu takie rewelacyjne. To było takie smaczne po prostu i nie miałam umiejętności, ani wiedzy, jak to zrobić, to się nazywa. I wczoraj Gabrysia krok po kroku przesłała mi właśnie zdjęcia, jak się robi, jak się wykonuje ten przepis, więc tylko teraz uzbrojona do sklepu muszę jechać, żeby kupić wszystkie składniki, no i żeby po prostu zrobić. No widzę, że jest coraz więcej, więc już dzisiaj krótka rozbiegówka. Witaj Karolina jeszcze. U Karoliny każdy dzień taki sam, ale zaczęła wpisywać spotkania, webinary w kalendarz, no co przynajmniej można rozróżnić, mi też to pomaga. Małgorzata kłania się niską. Nie wiem, czy my się mamy pokłonić, ale możemy też. Magda pisze, że u niej też się godziny już mieszają. O, wita się z nami Adam. Jak miło, Adam, że nie skąd te Edytki. Coś pięknego. Dzięki wielkie za przybycie. Marysia też pisze, że dni się zlewają w jedno. Jasia wita nas z Warszawy. Witaj, Aśka. Nika z Francji. Witaj, Benita. Witaj, Sylwia. Witaj, Ewelina. Elbląg i Trójmiasto. Wioletta, jest cudnie i słonecznie dziś, coś pięknego. Iwona, witaj. Magda, również witaj, Trójmiasto. Lilianna, Grecja, moje marzenie czeka na realizację. Ja w ubiegłym roku właśnie byłam z moją mamą, taka sentymentalna, ciekawa podróż. Jak buduje się wspomnienia z własnymi rodzicami, więc te wspomnienia
udało mi się też zbudować wcześniej. Nawet teraz sobie czasami wracamy w naszych rozmowach, jak to było fajnie. I pytanie, czy będzie czas, żeby, właśnie nie czas, tylko czy będzie taki czas nam dany, żebyśmy znowu pojechały gdzieś za granicę i się tego nie bały po prostu. Ula wita nas z Niemiec oczywiście, no i jeszcze Arianka. No pięknie, powitałam się wszystkich i dzisiaj nie czekam już dłużej na rozbiegówkę. Wczoraj zarzuciłyście ten czat po prostu taką ilością komentarzy, że ja nie nadążyłam ich czytać, odtwarzać i w ogóle zastanawiałam się, w jaki sposób, czy ja w ogóle mi się udało zmieścić część merytoryczną, bo w sumie na dobrą sprawę, gdybym skupiła się na czytaniu czatu, który macie, to pewnie też spokojnie zajęłoby to godzinę, naprawdę. Jesteście mega fantastyczne. Niesamowicie mi się ta sytuacja podoba, że takie rozgadane jesteście i się wymieniacie różnymi informacjami. To jest niesamowite. Basia też napisała, że pisuje sobie live i szkolenia online w kalendarz. No i witaj jeszcze Basiu. Basiu, ciebie tutaj chyba jeszcze nie było, więc tym bardziej witaj serdecznie. No i Arianka ogląda zachodniopomorskiego ze Świdwina. Powiedzcie mi teraz jeszcze tylko taką jedną rzecz, bo znowu widzę nowe osoby. Kto jest nowy? Jedyneczka, proszę w komentarzach. Napiszcie mi, ja będę w międzyczasie oczywiście już mówiła, natomiast dajcie znać jedyneczką. W komentarzu będę wiedziała, że jesteśmy po raz pierwszy, że jeszcze nie byliście na tym live'ie, który dzisiaj jest 17. 17 live z cyklu. A dzisiaj byłam tylko zauroczona, ponieważ Edyta Górniak napisała na facebookowym wsparciu taki ciekawy, nie, na swoim chyba profilu prywatnym. Nie wiem, Edyta, nie wiem, gdzie ja to dojrzałam, ale dojrzałam taki interesujący wpis i się do niego dzisiaj odwołam, bo on jest takim dobrym wstępem do tego dzisiejszego tematu. Naprawdę. Jakoś tak mi się zlinkował z tym tematem związanym. Edyta pisze, że pierwszy raz jest. No, Edyta, ty pierwszy raz. W każdym razie, jeśli mówimy o tych zasięgach, hakowanie zasięgów na Facebooku, to dzisiaj napisała taki wpis, przynajmniej go dzisiaj zobaczyłam, dzisiaj skomentowałam, w którym idea była taka, że zacznij działać teraz, bo teraz zrobiło się miejsce dla ciebie. Bo ci, co zaczęli działać w pierwszym tygodniu koronawirusa, większość z nich przestała już funkcjonować. Naprawdę, ja też to widzę, że znowu te osoby się powycofywały, które zaczęły działać tak ostro i do przodu, więc one teraz poznikały nam z rynku. Niektórzy jeszcze się nie obudzili, w dalszym ciągu są w takiej sytuacji zawieszenia, przeczekania, co tutaj będzie, jak to się wydarzy. Natomiast ponieważ wycofały się też te osoby, które w pierwszym tygodniu takie huczne informacje dawały, co one tutaj nie zrobią i tak dalej, bo wspomniany zapał Polaków, albo pewnie też nie tylko, ale w ogóle nas jako ludzi wychodzi, bo być może nie mieliśmy przygotowanego pomysłu na to, co zrobić dalej i jak dalej poprowadzić naszą aktywizację społeczności, jakie nasze działania poprowadzić w ogóle. I ten wpis tak jakoś zabrzmiał dzisiaj dosyć mocno we mnie, także dzięki Ci serdeczne za niego. No właśnie, ta pisze, że na grupie facebookowej wsparcie był ten wpis. Dzięki, że uzupełniasz, bo ja po prostu, jak widziałam Twoje zdjęcie, no to jakoś nie patrzyłam, skąd ten komentarz idzie. No i oczywiście, tylko też dziękuję za komentarz. Dzięki za ten wpis, bo czytałam całości, naprawdę w całości. Witaj Magda w międzyczasie, witaj jeszcze Bożenko. No i tutaj Adam dopowiada, że ludzie odpuszczają, gdy nie widzą efektów. No właśnie tak, bo my się zastanawiamy, zaczynamy działać i jak nie ma w pierwszym, drugim dniu efektów, no to. Kurczę, czy jestem w stanie realizować coś dalej? Czy jestem w stanie dalej iść? No i wtedy odpuszczamy, i wtedy rezygnujemy, i wtedy znowu przychodzimy zabarykodowani za naszymi domami, znaczy drzwiami się chowamy i nie chcemy znowu kontaktu być może z takiego online nowego. A powiem Wam szczerze, że ja mam wrażenie, że im dłużej trwa ten nasz cykl naszych spotkań, tym więcej tu się dzieje ciekawych rzeczy, tym więcej okoliczności nowych się pojawia, tym więcej różnych interakcja, że między wami zachodzi. I to jest niesamowite. Zresztą też tak myślę, że wam dosyć dużo dało spotkanie tym osobom, które były w sobotę o 10 na spotkaniu na kawie na Zoomie, takim spotkaniu zamkniętym. Poznanie się w rzeczywistości, znaczy w rzeczywistości online'owej, ale kiedy mogliśmy zobaczyć swoje twarze, usłyszeć swoje głosy, usłyszeć swoje historie, nie tylko te z czatu, nie tylko te z profili, tylko zobaczyć po drugiej stronie prawdziwego człowieka. I mam takie wrażenie już od poniedziałku, od wczoraj, jak wchodzę na ten live, dzisiaj już po raz kolejny, że naprawdę wchodzę do przyjaciół, wchodzę po prostu do osób, które znam i które podziwiam też, bo te historie, które opowiadaliście, to moja historia przy was czasami jest naprawdę
nie warta opowieści, takie mam wrażenie. Więc tym bardziej nawołuję do tego, do czego dzisiaj, w co dzisiaj wskazywała Edyta w swoim poście, żebyśmy nie odpuszczali, że jak podejmujemy to działanie, to je kontynuujmy. Ponieważ jeśli mówimy już o zasięgach na Facebooku i o tym, jak je hakować, mówię, że dzisiaj nie będzie nic rozsądnego, ale myślę, że Was trochę poinspiruje. Cztery tylko przykłady, to nie jest dużo. Pewnie takich przykładów znaleźlibyśmy jeszcze więcej, natomiast przynajmniej na początek, i dzisiaj tak od razu w temat próbuję wejść. Pierwsza rzecz, którą dla Was przygotowałam, która dla niektórych może być objawieniem, jak to, brzmi tak. Bądź aktywna, aktywny, gdy jest aktywna Twoja grupa docelowa. I oczywiście koronawirus trochę zachwiał naszym uporządkowanym dniem, naszym systemem pracy, że rano wychodziliśmy do pracy, po południu gdzieś tam zakupy robiliśmy, wieczorem wracaliśmy, zajmowaliśmy się dziećmi, domem i później szliśmy spać. Więc teraz to tak nie wygląda, bo cały świat się skupił w naszych mieszkaniach. Tutaj mamy przedszkola, mamy biura, mamy siłownie, mamy restaurację, bo jeśli gotujemy i inne jeszcze rzeczy mamy, to wszystko mamy na jednym przestrzeni skupione. Natomiast to w dalszym ciągu wcale nie oznacza, że ty nie wiesz, jak może funkcjonować twoja grupa docelowa. Tylko pytanie, czy ty w ogóle znasz tą grupę docelową? I teraz przez ostatnie dni miałam warsztaty w jednej z grup dotyczące między innymi Facebooka i na pierwszym warsztacie określaliśmy sobie właśnie grupę docelową. Jak tutaj było, wiecie, wczoraj mieliśmy kolejne spotkanie i takie refleksje po tym pierwszym spotkaniu, co się wydarzyło, jak się wydarzyło, ale też jakie są nasze refleksje. Ile tych refleksji wczoraj było fantastycznych i takich z poziomu, kurczę, ja nie wiedziałam, że ta grupa jest takim trochę lustrzanym odbiciem mnie. Tylko, że jeśli mam być dla niej inspirujący, to warto, żebym był krok przed tą moją grupą, czyli patrzę na siebie sprzed tego kroku wcześniejszego, żeby tą inspirację móc dawać mojej grupie, która za mną podąża. I wczoraj dużo takich właśnie było rzeczy, które też mówiły, wypowiedzi, które świadczyły o tym, że dopiero teraz, jak ja wiem, kim jest moja grupa docelowa, to ja wiem, jak się z nią komunikować. No i jeśli wiem, jak się z nią komunikować, to pytanie, czy wiesz, jak ona się zachowuje? Bo to nie tylko chodzi o to, żeby grupa docelowa była powiedziana, kobieta, 23 lata, studentka i takie proste rzeczy. Nie, tu chodzi po prostu o to, żeby ją poczuć, żeby opisać ją, żeby poczuć się tak, jakby to była twoja koleżanka, którą fizycznie widzisz, albo kolega. I tutaj mówię o przedstawicielu tej grupy docelowej, więc jeśli ty już zaczynasz ją widzieć, zaczynasz traktować jako przyjaciółkę, koleżankę, jako osobę, która jest przy tobie, to ten twój komunikat będzie zupełnie inny. I dlaczego to jest ważne? Bądź aktywny, kiedy twoja grupa docelowa aktywna. Ponieważ bardzo często widzę posty, widzę nasze działania, które są przestrzelone i są robione wtedy, kiedy nie ma żadnych osób z naszej grupy docelowej albo mała szansa jest, żeby one były aktywne na Facebooku. Więc jeśli chcesz sobie hakować te algorytmy Facebooka, te zasięgi, mieć na nie trochę wpływ, to zacznij myśleć w ten sposób, żeby być aktywny w tym momencie, kiedy ta grupa docelowa za chwilę już do Facebooka dołączy. Znowu wejdzie, jakieś aktywności będzie na nim robiła, na przykład przy pralnej toalecie, na przykład wieczorem, kiedy już dzieci są w łóżkach, kiedy mogę sobie obejrzeć serial, to wtedy prawdopodobnie mam komórkę, zaczynam scrollować. 80% ruchu dzisiaj pochodzi już z urządzeń mobilnych. Jeszcze 3 lata temu to było nierealne, a w tej chwili większość ruchu także na stronach internetowych to są komórki, bo siedzimy i oczywiście oglądamy serial, który gdzieś tam sobie idzie, ale jednocześnie cały czas sobie scrollujemy. Więc czy ty wiesz, kiedy ta grupa jest aktywna? Bo jeśli wiesz, to masz szansę wbić się w ten moment, żeby te algorytmy Facebooka trochę dały ci większe zasięgi, żeby trochę cię poniosły. Bo jeśli twoja grupa jest aktywna, to jest większa szansa, że będziesz tam miał komentarz, będziesz tam miał lajka, a to są wszystkie te rzeczy, które wpływają na to, że twój post, twoja aktywność jest widoczna po prostu. Dla kogo to ma sens, dajcie mi znać. Tutaj dzisiaj już bardzo dużo osób się pojawiło. Dajcie znaka. Jeszcze się dziewczyny witają. Witaj Aniu, witaj Magda. Natomiast ja chcę mieć informację, czy jesteście ze mną w tym momencie, czy nie, czy to, co ja mówię, ma dla was sens a propos aktywności, kiedy grupa jest aktywna, czy nie, i to ma być hakowanie zasięgów na Facebooku. Magda napisała, konsekwencja, determinacja jest ważna w tym, o czym mówisz. Coś o tym wiem. No właśnie, Magda codziennie jest aktywna na swojej grupie. To po prostu też niesamowite. Edyta, pozwolę sobie, udostępniajcie oczywiście. Mamy też taki baner, więc jak najbardziej za chwileczkę go opublikuję, żebyście też udostępniali. Dobra, tam czytam wasze wcześniejsze komentarze. Jeszcze, bo się skupiłam na mówieniu. Tutaj jeszcze Kasia napisała, że nieodpuszczanie jest czasami trudne. Tak, bo jak nie widzimy efektów, to jest naprawdę trudne.
Ja wcale też nie mówię, że widziałam efekty na początku różnej mojej działalności, ale jeśli konsekwentna w nich jestem, to się okazuje, że te efekty przychodzą, po prostu przychodzą. Asia, tak, brak efektów jest demotywujący, czuwam to ostatnio w sobie. Cieszę się, że nie odpuszczasz, Justyna, z tym, co robisz. Dzięki wielkie, chociaż szczerze powiedziawszy, miałam już takie pytanie, jak długo jeszcze będziesz? Założenie było tak, jak zaczynałam, że do końca kwarantanny. Więc jeśli ona będzie trwała do końca kwietnia, to do końca kwietnia, jak do końca maja, to do końca maja. Nie wiem, jak długo będę. To się okaże. Ale takie też są pytania, może nawet pytanie takie, może byś sobie znalazła czasem coś innego, niekoniecznie spotkania w live'ach. Może bym znalazła, ale jeśli mam w tym czasie obejrzeć serial, który mogłabym być może obejrzeć, to wolę spotkać się z wami po prostu. Więc takich porad jest bardzo dużo, ciotków i wujków dobrych rad. Ja myślę, że mam swoje życie i wolę w tym życiu decydować sama. W związku z tym jestem z wami, po prostu wybieram bycie z wami, bo pewnie propozycji byłoby jeszcze więcej. Do końca kwarantanny na pewno. Więc tutaj a propos tego, że jest konsekwencja bardzo konieczna. Edycka też napisała, że byli z Adasiem w sobotę, natomiast musieli uciekać, bo mieli konsultacje. Dzięki, że byliście w ogóle. Magda, ach właśnie, motywacja nie wystarczy, żeby dojść do celu, wytrwało się z kluczem. Magda, myślę, że motywacja jest trochę przereklamowana niestety i to nie jest coś, czym powinniśmy się posługiwać tak naprawdę, bo motywacja jest bardzo krótkotrwała i zwykle jest uzależniona od czynników zewnętrznych. Ważniejsza jest determinacja, którą mamy w sobie i w sobie ją znajdujemy. Więc jeśli masz ją w sobie, to ta motywacja jest często się po prostu niepotrzebna, bo determinacja jest ważniejsza. Więc pytanie, jaką ty masz determinację, żeby dzisiaj działać, żeby dzisiaj być konsekwentna, żeby wytrwale, krok po kroku budować swoją przyszłość, także jeśli chodzi o online. Dobra, kolejne komentarze, powitania. Tutaj przy okazji są profilówki i tak dalej. Arianka, każda historia jest bardzo ważna według mnie, bo dla każdego jest co innego ciekawe i każdego można czymś, nie dla każdego coś można innego mega zainspirować. Dokładnie tak, Arianka, każdy z was ma swoją grupę docelową, każdy. To nie jest tak, że ja jestem jedyna i po prostu do was mówię, to nie jest, mam grupy docelowej. Zobaczcie, w szczególności po sobocie, kiedy się poznaliście, ale też jak tutaj jesteście w tych czatach i już wiecie, jaka u mnie panuje kultura komunikacji, że wy zaczynacie być sobie znani, zaczynacie na siebie wpływać i zaczynacie tak naprawdę opowiadać sobie różne historie. I te historie sobotnie szczególnie były ważne, bo mogliśmy poznać siebie tak naprawdę szczerze, tak prawdziwie, tak jak nie poznajemy się nawet w postach, bo czasami się ukrywamy za tą dziesiątą gardą i nie chcemy pokazać się prawdziwymi. A w budowaniu online, w budowaniu marki osobistej chodzi o tą spójność z samym sobą, o tą zgodę z samym sobą. Lilianna, chodzi o aktywność w ciągu dnia czy na przestrzeni tygodnia? Lilianna, i o tą, i o tą. Jeśli macie fanpage, dobrze dopytujesz i doprecyzowujesz, jeśli macie fanpage, to na fanpage'ach macie zakładkę statystyki. U mnie w tej chwili jesteście obecni na fanpage i na profilu prywatnym. I na fanpage'u, gdybym chciała wejść, to w tym momencie oczywiście tego nie zrobię, bo jestem z wami, to bym weszła, kliknęła sobie statystyki, tam mam pokazaną informację jedną, jak globalnie przez cały tydzień wygląda ruch moich odbiorców, w jakich godzinach oni są aktywni, ale też każdego dnia mogę sobie przeklikać każdy dzień w statystykach i zobaczyć, który moment jest największym momentem aktywności moich odbiorców. I bardzo często jest tak, że to się czasami różni między właśnie dniami, że na przykład zupełnie inaczej układa się poniedziałek, a zupełnie inaczej piątek. Zupełnie inna może być sobota, a zupełnie inna może być niedziela. I tak po prostu jest. Na przykład ja mam taką zasadę, że w sobotę do godziny 9 nie wrzucam żadnego postu, gdzie w tygodniu normalnie bym wrzucała, tak w sobotę nie, bo my lubimy pospać. Ale też zauważyłam przez wiele lat, że w sobotę, oprócz teraz tego okresu koronawirusa, w sobotę nie wrzucam postu wieczorem. Bo bardzo często jesteśmy u znajomych na działkach, jesteśmy na jakichś imprezach i po prostu wtedy jesteśmy z ludźmi i nie korzystamy. Teraz nie oczywiście, nie mówię o tej sytuacji koronawirusowej, ale wcześniej taka sytuacja, kiedy była poukładany bardziej nasz dzień, nasz tydzień, no to powodowała to, że sobotnie posty wieczorne może nie zawsze odnosiły największy skutek. Za to już posty niedzielę wieczorem jak najbardziej, bo to jest takie już wejście, wyciszenie się po weekendzie, przygotowywanie się do nowego tygodnia, więc zaczynamy znowu wchodzić w ten rytm już tygodniowy, przyzwyczajać się do tego, że za kilka godzin jest poniedziałek i już te posty z kolei niedzielne wieczorne są wiele lepsze, przy czym znowu niedzielne poranne. Więc to takie wyczucie twojej grupy docelowej. No i tutaj też piszecie fantastycznie, że to ma sens, już nie będę wszystkich komentarzy waszych odczytywała. Marysia też jeszcze napisała, że daje do myślenia to wszystko. Fantastycznie. Mówiłam, że to jest takie poniekąd oczywiste, te hakowanie, te sprytne sposoby, ale my może sobie nie zdajemy z niej sprawy, dlatego jej tu przywołuję.
Nika napisała, że jeszcze pracuje, więc tylko słucha dziś. To fajnie, że jesteś na słuchawkach, mam nadzieję. Drota się właśnie włączyła. Witaj, Dorotko, również. Ania, spóźniła się, to takie ważne rzeczy, bo Aniu dzisiaj skrócza rozbiegówka. Wczoraj po prostu zalałyście mnie komentarzami i się nie mogłam przez komentarze przebić. A też miałam taką wczoraj uwagę podczas wieczornego warsztatu, że może bym trochę szybciej przechodziła do merytoryki. Więc ja uważam, że nie wiem, czy mam słuszność, bo jest moje widzimisię, że wy jednak potrzebujecie takiego trochę wejścia, przywitania się, zobaczenia, kto jest na tym czacie, kto dzisiaj dołączył do live'a, niż od razu zaczynamy od merytoryki. Więc staram się zawsze te 5, 10, czasami 15 minut mieć właśnie rozbiegówki, a dzisiaj trochę krócej, żeby teraz przejść do merytoryki w tym dalszym etapie. Monika, zdecydowanie ma sens. Ostatnio właśnie tak się przestrzeliłam z postem o ramach do analizy kolorystycznej. No właśnie, jeśli macie posty, które mają znaczenie, które macie, nie wiem, poświęcacie dużo czasu na ich przygotowanie, no to bierzcie pod uwagę to, że jeśli przestrzelicie się z godziną, to może być różnie. Jest oczywiście kilka ale, bo mi zdarzyło się, i o tym pewnie już mówiłam na którymś z live'ów, ale pewnie niewiele z osób było, a może jak były, to przypomnę. Zdarzyło mi się pisać posty bardzo na dużych emocjach o 3 nad ranem, i one miały duże zasięgi z samego rana, jak już osoby ich zobaczyły. Tak się zdarza, natomiast to niestety to się zdarza, a nie jest to coś, co można uznać za stałą. W związku z tym polecam jednak branie pod uwagę funkcjonowanie naszej grupy. A w ogóle dzisiaj mam taki dzień witania Was. Wczoraj byłam zaatakowana słońcem, więc dzisiaj jestem z mojego pokoju, gdzie nawet widzicie część, tam jeszcze lampy stoją. Dzisiaj się nie doświetlam, bo jest ładna pogoda na zewnątrz i mam wrażenie, że jestem dobrze oświetlona, więc dzisiaj nie ryzykowałam słońcem tak jak wczoraj. Jeszcze Ania, staram się obczaić, kiedy moja grupa docelowa jest dostępna i widzę dwie pory, kiedy jest najwięcej wejść. Widzisz, Aniu, fantastycznie, że bierzesz to pod uwagę i że starasz się nad tym trochę panować, żeby wiedzieć, w którym momencie ten post powinien się ukazać, twój post, live, cokolwiek. Dominika, dla mnie ważne są małe efekty. Kolejny live, kolejne maile w bazie, kolejni fani na fanpage'u. Dokładnie tak. Dominika, krok po kroku dla Was wszystkich. I dla mnie tak samo jest bardzo ważne to, żebyśmy krok po kroku budowali te live'y. I mam, zresztą o tym będzie za chwileczkę jeszcze, mam wrażenie, że nas coraz więcej jest. Każdy krok zmienia naszą sytuację i też daje Facebookowi trochę inaczej nas czytać, ale to o tym będzie za momencik. Magdalena, Justynka, lepiej spotykajmy się tutaj, TV nie ucieknie. No właśnie, mam taką nadzieję, że nie ucieknie, tym bardziej, że jestem w porze teleekspresowej, więc nie serialowej. Chyba nie ma żadnego serialu w międzyczasie. Magda też pisze, że dokładnie. Tereska do nas przywitała się z Niemiec, trochę spóźniona. Julita, no ja mam dzisiaj wyzwanie i właściwie mogłam się poddać. Zdechł mi telefon, mój kontakt ze światem i cóż, łezki poleciały, bo się denerwowałam, bo tablet mi pada, ale jestem uparta, więc dzięki pomocy dobrych ludzi telefon nowiutki dotrze i będę mogła działać. No nie odpuszczam, bo wiem, że to nie jest moment na to. Dokładnie tak, Julita, trzymam kciuki. To ja tak powiem jeszcze o stratach, które zaliczamy. Ja mam taką stratę teraz z tego weekendu, bardzo trudną dla mnie, bardzo trudną, naprawdę bardzo trudną, ponieważ korzystam z dwóch sprzętów w domu. Jest to laptop, z którego dzisiaj się łączymy, jest to komputer stacjonarny. No i między tymi dwoma sprzętami, żeby ciągle nie kopiować plików jednego od drugiego, wszystkie dane swoje z moimi klientami, z moją firmą, wszystkie dane mam na dysku zewnętrznym, który po prostu przenoszę, przepinam. No i tak się zdarzyło niefortunnie, że w ubiegłym tygodniu, akurat w piątek na naszym live'ie, po naszym live'ie to było, więc tak na początku weekendu, dysk, na którym mam wszystkie najważniejsze dane, mi padł. No i mam dzwonka. Bo teraz, wiecie, dochodzenie do tego, co ja mam gdzie u klientów, jest naprawdę bardzo trudne i staram się radzić jakoś sobie. Nie wszystko mam na mailach, niektóre rzeczy były stworzone przeze mnie kreatywnie, więc mam dylemat, bo nie mam plików źródłowych. Mam jak gdyby to, co wysyłam na maila do klientów, ale nie mam plików źródłowych, więc tego nie da się w tej chwili poprawić i zrobić, więc muszę często pracować od nowa. Straszna rzecz, też się nie poddaję, więc Julita, też trzymam z ciebie kciuki. Za chwileczkę drugi punkt, jeszcze komentarze wasze ostatnie. Adaś pisze, ja pamiętam, jak na początku, kilka lat wcześniej pracowałem, postawałem po 5 postów dziennie. Dziś wiem, że to był błąd. Super, Adaś. Podziwiam. Dorota, uświadomiłam sobie ostatnio, że choć to denerwujące, to jednak nie każdemu podoba się to, co robię i jak robię. Teraz pracuję nad tym, aby nie przestać być wiernym sobie. Trudne bardzo. Dokładnie tak, nie jesteś zupą pomidorową, którą każdy będzie lubił. Po prostu nie jesteś. Ja zup pomidorowych nie lubię, więc bym ciebie nie polubiła. Ale jeśli chcesz do swojej grupy docelowej trafić, bądź spójna ze sobą. Bądź po prostu, nie lubię tego słowa, ale autentyczna. Adam, jeszcze hymn, jak się chcesz podobać każdemu.
Zostań sprzedawcą lodów. Nie wiem, czy te lody też się wszystkim podobają. Witaj, Jadziu z Chicago. Magdalena, wy między sobą dyskutujecie, więc to nie będę przywoływała, że potrzeba drugiego człowieka, żywego człowieka po drugiej stronie, jak najbardziej. I tutaj jeszcze macie dyskusję na temat tego, też znajdzie się ktoś, kto nie lubi, czy ma uczulenie na składniki. Tak, a propos zupy pomidorowej, jak najbardziej. I Ewunia, wszyscy wiedzą, że jesteś mądra, ale to jest za mało, bo przecież liczą się relacje. Właśnie tak, schowajmy swoje ego i swoje mądrości czasami do kieszeni i zacznijmy skupiać się na drugim człowieku. O wiele więcej na tym wygramy, tak naprawdę. Zrota pisze, tu mamy swój serial, widzę po ilości osób, które ciągle tutaj dołączam na ten serial, a będę miała niespodziankę w przyszłym tygodniu. Wiecie, że w czwartek jest Ania Oszajca, która między innymi współpracuje z Tadeuszem Karzełkiem na live'ie. Będzie mega energia, bo wiecie, jak Anka wpada, to po prostu petarda, jak to Ania. Więc liczę na to, że tą energią zarazi wszystkich i może internetu na mnie wyrzuci, ale żeby była mocna energia. Natomiast w przyszłym tygodniu będzie gość też niesamowity. Ja już o nim raz mówiłam, jest to jeden z moich mentorów. Dla mnie no, postać nietuzinkowa, ale przedstawię go trochę później, żebyście mieli właśnie niespodziankę. Jesteśmy mówieni na 16 kwietnia, czyli dzień po konferencji Markety Online, na spotkanie z nim, więc mam nadzieję, że wam zrobię taką małą niespodziankę, bo myślę, że dla niektórych z was to też będzie gość, który jest waszym mentorem, po prostu. Kasia poleca chmurę i dysk Google, bo ja po takie doświadczenia z dyskami zewnętrznymi przysiadłam się na Chromebooka. Miałam trochę na szczęście takich danych, ale nie wszystko, bo pracuję w programach Adobe Photoshop, InDesign, Illustratory i tak dalej i tutaj jest największa strata dla mnie, więc niestety tutaj trudno było mi pracować w chmurze. No dobra, złośliwość rzeczy martwych. Przechodzę do drugiego punktu, nie czytam waszych już komentarzy, chociaż Adam pisze kontrowersyjnie, więc kontrowersyjnie to się muszę zapoznać. A ja powiem ci coś, co jest trochę kontrowersyjne. Czasami nie warto mieć dużych zasięgów pod jednym postem. Nasze ostatnie doświadczenie jest takie, jedna z naszych podopiecznych miała pod swoimi zdjęciami około 120 reakcji. Jeden z postów stał się viralem i miał kilka tysięcy reakcji. Kolejne zdjęcia, wpisy miały maksymalnie 30 reakcji. Od tego momentu minęło jakieś 7 dni i dziewczyna powoli wraca do swoich setnych zasięgów, więc kochani, powoli do celu. Dokładnie tak, ja też jestem zwolenniczką powoli do celu, omówię o tym cały czas, natomiast zdarzyć się może, że jeden post wam zażre i to może być jeden post na całe wasze funkcjonowanie w mediach społecznościowych. Nie koncentrujcie się nad ilością postów, które mają zażreć. Koncentrujcie się na tym, żeby pogłębiać relacje, bo idziemy do punktu numer 2. Ta-tam! Taki śmieszny punkcik. Wiecie, ja tak sobie myślę, jak czasami my jesteśmy zdumieni, że nasze posty nie docierają dużej ilości osób, przyładowujemy nasze grafiki różnymi tekstami, bo na grafice chcemy mieścić wszystko, przecież grafikę zobaczy człowiek i pewnie jak zobaczy wszystko na grafice, wszystko, to na pewno ten post już będzie przez niego polajkowany, przeczytany i tak dalej. Natomiast jest mały ząg, który ma wpływ na to, co się dzieje z tekstami, waszymi postami, które mają za dużo tekstu na grafice. 20% to jest to przyjęte na Facebooku, że może być. Dlaczego jest tu mały ząg? Ponieważ to taka tajemna rzecz, którą większość osób wie, ale jakoś nie umie tego połączyć, ponieważ na Facebooku tak naprawdę jest jeden algorytm, który zarządza profilami prywatnymi, stronami, czyli fanpage'ami oraz grupami. On jest poustawiany trochę różnie w kontekście do różnych naszych działań, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o takie rzeczy, jak między innymi szczytywanie tekstu na grafice, to on bardzo podobnie działa, tak jakbyś puszczała reklamę. W reklamie masz tekstu na grafice więcej niż 20%, no to ci Facebook krzyczy, że zasięg tego posta będzie bardzo niski. Jeśli ma być bardzo niski, albo w ogóle post będzie niewidoczny, no to wycofujesz, zmieniasz, tak kombinujesz, żebyś miał od tego tekstu. To dlaczego tych kombinacji nie mieć? Do naszych postów, w których mamy teksty. I to zauważyłam u siebie, zaczęłam stosować u klientów, że dokładnie sama zasada działa na postach zwykłych, nie reklamowych, tylko zwykłych. Czyli im mniej tekstu na grafice, albo on jest bardziej takie wyraźne wezwanie do akcji, jedno, dwa, ale nie cała grafika po prostu z tekstem, to się może okazać, że będziecie mieć większe zasięgi. No to dziwo. Taka rzecz, takie maleństwo. Kto by pomyślał, że taka rzecz sprawiać będzie różnicę, a jednak sprawia różnicę. Także zastanówcie się, ile macie tekstu na grafice. I oczywiście rozumiem, że są też infografiki, które warto jest zaprezentować, chociaż no, infografik lepszy jest pewnie Pinterest, ja go bardzo polecam. Nie wiem, czy ktoś ma konto w ogóle na Pinterestie i czy ktoś korzysta z tego portalu, jak korzystam z tego medium społecznościowego, też społecznościowe, o dziwo. Więc tam jest pewnie lepiej umieścić właśnie infografiki, żeby było ciekawe, jedna rzecz,
Moi drodzy, nie mówię sobie na Facebooku, ale dodam jedną rzecz, bo tutaj rzuciłam hasło Pinteresta, czy Pinterestra, czy Pinteresta, bo różnie się go wymawia w różnych rejonach i także jeśli chodzi o zagranicę. Zauważyłam taką rzecz i to też poczytałam sobie na blogach amerykańskich, że bardzo dużo ludzi, jak wrzucicie grafikę, infografikę robicie na blogu, wrzucacie ją na Pinteresta, to bardzo dużo ludzi przychodzi z grafiki, bo klikając grafikę przynosi się na twoją stronę docelową. Czyli jak ją dobrze podlinkujesz, nie na Facebooka, tylko na swojego bloga, na swoją stronę internetową, to masz większy z tego tytułu ruch. Bo ludzie szukają właśnie na Pinterestie różnych infografik, różnych zestawień, które później na przykład obrabiają, sprzedają jako swoje, znaczy sprzedają, pokazują swoim odbiorcom jako swoje. Więc ja Was zachęcam, żeście poznali to medium, a przy okazji zwrócili uwagę mimo wszystko na ilość grafiki, którą mam, nie grafiki, ilość tekstu na grafice. Ja tam tutaj oczywiście piszę, że reklamy na Facebooku pokazały mi, jak to jest ważne. No właśnie, Adam, facebookowe wsparcie to chyba dzięki, że mam twoje potwierdzenie, bo tak naprawdę jest. Przy okazji jeszcze Ania się spóźniła, ale jest. I ta od suby pomidorowej, ta, która chce do wszystkich po prostu i wszystko. Adam pisze, że odsłucha później, musimy zmykać. Już Edytka też się pożegnała. Dzięki, że byliście na tym początku. To przyjemność Was tutaj też gościć, że jesteście obecni także na fanpage'u Justyny Kopyć, właśnie tych codziennych live'ach. No właśnie, więc zwróćcie uwagę i następnym razem, jak będziecie wymyślać zdjęcie, to przemyślcie 20 razy, czy faktycznie ta ilość tekstu jest odpowiednia, czy nie. Druga rzecz, która wynika z tego, z tej grafiki, to jest taka, że zobaczcie, jeśli wrzucicie, zrobicie na przykład od razu te zdjęcie na smartfonie, czyli na przykład selfiaka i go wrzucicie w ciągu godziny na przykład, to ten post właśnie, który jest z takim zdjęciem tu i teraz zrobiony, będzie miał o wiele większe zasięgi niż post wystudiowany, przygotowany, chodzi o grafikę, nie chodzi mi o treść w tym momencie, gdzie tą grafikę będziecie podciągnąć na Photoshopa, gdzie będziecie ją ładnie oprawiać. Dlatego, że drugim elementem, który trochę nam oszukuje zasięgi i pozwoli łamać te zasięgi Facebooka, to jest to, że Facebook bardzo mocno, w tym grafice, w tym drugim punkcie jeszcze, bardzo mocno zwraca uwagę na to, żeby być blisko odbiorców w tym, co się dzieje u nich tu i teraz. Czyli jeśli tu i teraz, wy, nie wiem, jesteście w restauracji, teraz nie, ale w innych czasach, jak jesteście w restauracji, robicie zdjęcie, no to jest większe prawdopodobieństwo, że będziecie mieć większy zasięg, bo dokumentujecie swoje życie po prostu. A poza tym, skąd on to wie? Ponieważ on czyta rolkę aparatu, on czyta metadane. Algorytm Facebooka czyta metadane, kiedy jest to zdjęcie zrobione. Ja potrafiłam czasami, jak mi się bardzo chciało pracować w ten sposób, oszukiwać trochę metadane, na przykład zmieniałam godziny i daty powstania, na przykład grafik, bo można to zmienić, trochę to jest skomplikowane, ale da się wszystko, jak człowiek jest uparty, to wszystko jest w stanie zrobić. I oszukiwałam w ten sposób i też miałam dzięki temu większe zasięgi. Natomiast jeśli chcecie pracować na zasięgach, to po pierwsze mniej tekstów na grafikach, a po drugie starajcie się pomyśleć o tym, żeby zdjęcia, tu i teraz macie graficzne różne aplikacje na smartfonie, po prostu w tej aplikacji, też Lightrooma zresztą jest, Snapseeda czy inne, zróbcie szybką obróbkę i jeszcze w ciągu pół godziny do godziny wrzućcie to zdjęcie, jeśli macie coś ciekawego dodatkowo do powiedzenia. Także taki dodatkowy element, który wkradł mi się przy okazji komentowania właśnie tego malejących zasięgów. Greta też ucieka. No to cześć, cześć Wiola. No dobra, czy to ma znowu sens dla Was? A propos tych tekstów na grafice i a propos mówienia o real-time marketingu, czyli publikujemy to, co tutaj i teraz? Dajcie znać w komentarzu. Dzisiaj, wczoraj był zalew komentarzy, ci takie uspokojone, takie z dystansem albo dystyngowane komentarze. Okej, okay, rozumiem, taki dzień też musi być po prostu, więc w porządku, przyjmuję, biorę taki dzień jak także. Się trochę śmieję, bo lepiej się pośmiać niż się smucić. Miałam trudny wczoraj wieczór, dzisiaj miałam bardzo trudny poranek, więc wolę trochę uśmiechu załapać dzięki temu, że jestem z Wami. No i piszą pierwsze osoby. Monika, jak najbardziej. Ania, no jasne. No to pięknie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze podpisze. 50 ponad osób na tym. Jest i taka jakaś mała interakcja dzisiaj, ale mamy już kolejne reakcje, jak najbardziej u Ewy, u Jadzi również, u Agnieszki, u Oli, u Julity. Tak, a jak to się ma z długością tekstu w opisach? Nie wiem, co ci odpowiedzieć, bo to jest bardzo różnie. Julita, i raz jest tak, że
Że to ma znaczenie, raz to jest tak, że nie ma znaczenia. A dlatego, że jeśli masz tekst wartościowy, który wniesiesz wartość i przy nim pojawiają się pierwsze komentarze, czy ich pierwsze osoby już stwierdziły, uznały, że on jest super, to najlepiej w pierwszych minutach, to się okazuje, że te teksty mogą być bardzo długie i to jest też ok. I mi się zdarzało i dla moich klientów, i dla siebie przygotować bardzo długie teksty, prawie jak artykuły blogowe, one miały bardzo duże zasięgi, ale też to samo dotyczy tekstów mniejszych. Bardziej liczy się szybkość interakcji osób pod tym tekstem, dlatego ważne jest bycie tak wtedy, kiedy grupa twoja docelowa jest, a nie w innym czasie, bo to będzie algorytm Facebooka właśnie sprawdzał, w którym momencie była ta interakcja. Mówi się, że to pierwsze godziny są najważniejsze interakcje. Jeśli w pierwszej godzinie nie macie wystarczająco dużo interakcji, czyli reakcji, komentarzy bądź udostępnień w postach, no to prawdopodobieństwo, że ten post będzie dalej widoczny, jest bardzo małe. Algorytm Facebooka go po prostu chowa przed innymi i już go dalej nie pokazuje. Także to wszystko jest takie bardzo mocno powiązane z sobą. Dobra, co tam jeszcze czytam? Ania jeszcze miała zapytanie. Tak, czy ważne jest dawanie swojego logo nazwy w grafice? Aniu, jeśli bierzesz pod uwagę, że twoje grafiki mogą być i twoje posty udostępniane dalej, to tak wyróżnij się w ten sposób, po prostu. Czyli wrzuć swoje logo albo wrzuć przynajmniej swoją nazwę, żeby inne osoby, które będą tą grafikę dalej widziały, czy twój post dalej widziały, wiedziały, że to jest twój post. Bo bardzo często te posty są bardzo udostępniane, później przestają być udostępniane, tylko są kopiowane, idą gdzieś dalej. No i my przestajemy mieć na tym kontrolę, gdzie jest nasza marka. I pewnie kontroli mieć nie będziemy w dalszym ciągu, natomiast przynajmniej będziemy mieć świadomość, że idzie to z naszym podpisem. Więc jak najbardziej. Tutaj macie takie, weźcie sobie przykład z Apple'a, z Samsunga, z innych marek korporacyjnych, które wszędzie mają ten mały logotypik, ale on zawsze jest. Więc zwróćcie uwagę na to, co robią więksi od nas po prostu. Liliana też Pinteresta oczywiście tutaj przywołuje, którego powiedziałam. Bańka dla niej to jest nowość. To fantastycznie, że coś jeszcze jest nowością. Jak najbardziej tak ma fajne triki, proste rzeczy, ale proste rzeczy czasami robią różnicę, naprawdę czasami robią różnicę. No Beata, fajnie, że wpadłaś, wiecie co? Po raz pierwszy miałam sytuację, że ktoś mi się usprawiedliwił, że się spóźni na nasz live. I to była Beata dzisiaj. Beata wydaje cię właśnie. Napisała mi wcześniej wiadomość, godzinę już przed live'em, że przepraszam najmocniej, ona się spóźni. Dzięki wielkie, że mnie powiadomiłaś. Natomiast cieszę się, że dotarłaś również. No dobra, kolejne lecimy. Jeszcze jest Karolina pytanie. Ma sens, ale dla mnie jako fotografa to duże, to trudne, żeby wrzucić zdjęcie prosto z telefonu. Tak, Karolina, bo wy bardziej pracujecie nad tym, żeby zdjęcia faktycznie były takie wysmakowane, dorobione. Ja wiem, że fotografowie też surówek nie oddają klientom, więc tak samo chcecie pokazywać na swoich mediach. No i to jest coś, dzięki czemu będziecie poznawalni. No, w takim razie bądź obecna wtedy, kiedy twoja grupa docelowa jest obecna, po prostu z tym postem. Jeśli już jest taki problem, żeby w tym czasie go publikować. Jesteśmy, słuchamy. Piękna wiosna, dlatego jest takie zadumanie. No dobrze, i teraz mamy jeszcze powiedź Moniki, która się właśnie zgadza z tym, co ja mówiłam wcześniej. Absolutnie polecam Pinteresta do promocji bloga, sklepu. To świetne medium do przyciągania ruchu, gdy się je odpowiednio wykorzystuje. Więcej pisze i zobaczcie, macie już właśnie super, Moniko. Po prostu trafiłaś tutaj na ten dzisiejszy nasz live w tym momencie, kiedy cię potrzebujemy. Zobaczcie, ona ma bloga Pinterest dla biznesu. Jeszcze ma też Facebooka, więc wchodźcie do Moniki i tam zobaczcie więcej informacji. Dla mnie to jest niesamowite narzędzie. Ja lubię z niego korzystać jako użytkownik, który coś wyszukuje, ale też jako osoba, która coś tam publikuje. Więc naprawdę można zwiększyć. Czytałam bardzo dużo artykułów właśnie u blogerów anglojęzycznych na ten temat i go pokochałam po prostu. Tym bardziej, że szukamy ciągle jakichś wyróżników, w związku z tym wyróżniajmy się tym, czego inni nie mają albo o tym nie myślą, że może nas wyróżniać. Mirka napisała też, że ta informacja jest super. Kasia też zauważyła, że interakcje są ważne. Dziewczyny dziękują. Planowanie posta zmniejsza jego zasięgi. O tym będzie za chwilę. Więc Marysiu, nie odpowiem ci w tym momencie, bo jeszcze mam ten temat przed sobą, więc daj mi szansę pobyć w tym temacie. Pytania jeszcze. Czy warto robić posty z dwoma zdjęciami? Jedno zdjęcie z małą ilością tekstu, a drugie z większą. Ja myślę, żeby tak robić przepisy na kosmetyki naturalne. Asiu, moja sugestia jest taka, że jeśli masz dawać zdjęcia, to albo jedno, albo więcej niż dwa, czyli nie dwa zdjęcia. Dlaczego nie dwa zdjęcia? To wam zdradzę taką jedną rzecz, która się wydarza bardzo często, że Facebook nam te zdjęcia może ułożyć albo w pionie obok siebie, albo w poziomie obok siebie. I teraz pytanie, jak one będą skadrowane? I nie zawsze kadr, który wybiera Facebook, jest kadrem odpowiednim. Kiedy wybierzesz trzy zdjęcia, albo cztery, albo pięć, to się ładnie zaczyna układać, robi się ładna galeria. Więc ja proponuję, ułóż przynajmniej trzy,
Jedno, trzy, cztery, pięć i tak dalej, ale niekoniecznie dwa. O dwóch bym tutaj uciekała. Taka dodatkowa informacja dla Was, więc mam nadzieję, że bierzecie kolejny trik. Julita również stosuje na swoich rzeczach logo. Fantastycznie, bo właśnie o to chodzi. Dziewczyny piszą, że nie widziało w Pinterestie, więc zapoznajcie się, bo naprawdę jest warte poznania narzędziem. Ania pisze, jeszcze nie zgładam, że LinkedIn, a tutaj już Pinterest do ogarnięcia. Ania, na spokojnie, ogarnij najpierw jedno, później sobie przejdź na drugie. Nie panikuj, że czegoś nie ogarnęłaś, po prostu sobie zapisz Pinteresta gdzieś z tyłu głowy, że takie narzędzie też funkcjonuje, że jest i że warto na niego zwrócić uwagę. No i pytanie od Moniki, albo nie pytanie. No właśnie, Monika jako osoba od Pinteresta nie pyta, tylko stwierdza, że Pinterest lubi się z Google, więc publikacje tam wzmacniają pozycjonowanie. Więc macie od ekspertki informacje, dziewczęta, to bierzcie tę informację dla siebie i naprawdę stosujcie, bo ja też to zauważyłam, naprawdę też to zauważyłam, więc myślę, że to będzie dla Was bardzo pomocne, żeby Wasze blogi, Wasze strony internetowe miały wyższe pozycje w Google'ach. No i Kamila, ile postów dziennie? Kamila, witaj serdecznie. Chyba pierwszy raz jesteś na live o 17. Cię jeszcze nie widziałam, chociaż byłaś na moich warsztatach w szkole lidera, które prowadziłam w ubiegłym roku, bodajże w listopadzie. Dzięki Ci wielkie, że wtedy się poznałyśmy w rzeczywistości, poznałyśmy się wcześniej tylko z online'ów. To takie ciekawe doświadczenie ponownie. Nie odpowiem Ci na to pytanie wprost, natomiast zaraz do tego przejdę, bo będzie element właśnie o tym. Julita pisze, że uwielbia swój jej słownik. Wiem twój słownik i już wiem, że to jest twój słownik, to, że dzieje się coś nie takiego. No i Kamila też rzeczywiście pisze, że jest pierwszy raz i Ania jeszcze daje informację, że super informacja z tymi zdjęciami. Daje, bierzcie, dzielcie się. A teraz punkt numer trzy, bo zostały dwa punkty i jeden punkt i drugi są bardzo ważne. Trzeci punkt brzmi tak. Life, life, life. I długo nic. Naprawdę. Moje drogie dziewczęta, moi drodzy mężczyźni, jeśli jesteście na tym dzisiaj jeszcze spotkaniu naszym, jeśli chcecie, żeby algorytm Facebooka traktował Was przyjaźnie, żeby dawał Wam możliwości pokazywania się szerzej, to najlepszą metodą, nawet jeśli nie macie pieniędzy na reklamę, jest wejście w live'y. I ja wiem, pamiętam, ile było reakcji przy jednym z wcześniejszych moich live'ów, gdzie mówiliśmy o live'ach. I kiedy było dosyć duże wzburzenie, albo raczej niegotowość na to, żeby w ogóle uczestniczyć w live'ach, robić te live'y, uczestniczyć to jeszcze może po biedy, robić te live'y. Natomiast jeśli chcecie, żeby jednak algorytmy Facebooka, tak jak pisała przed chwileczką Monika, że algorytmy Google'a kochają się, czy lubią się z Pinterestem, to tak samo, jeśli chcesz, żeby algorytm polubił Ciebie mocniej, Twój profil, to bardzo ważne jest, żebyś pomyślał o robieniu live'ów. No i tutaj kłania się jedna rzecz. Cyklicznych, niecodziennych, ja nie powiedziałam codziennych. To nie jest to samo słowo. To samo nie znaczy. Cykliczne, a codzienne są dwa różne słowa, dwa różne zestawienia. W związku z tym zastanów się, w jaki sposób ułożyć swój kalendarz na przykład na miesiąc. Cztery live'y, żeby tylko, tak, cztery live'y, żeby tylko w miesiącu zrobić. Jakie tytuły możesz tym live'om wymyślać? Co zrobić, żeby przyciągnąć odbiorców? Chyba takie wyzwanie muszę tak właśnie sobie myślę zrobić. Mam materiały przygotowane, o ile to nie są materiały, które właśnie były na moim dawnym dysku uszkodzonym, ale miałam przygotowane materiały, bo szykowałam też w tym roku jeszcze jedno wyzwanie o live'ach. Właśnie wyzwanie dotyczące live'ów. Bo może Wam się przydały takie zestawienia. Tam w ogóle inaczej. Reset robię, reset swojej wypowiedzi. Dziewczęta i mężczyźni, jeśli ktoś jest. Dajcie znać, kto był zainteresowany wyzwaniem z live'ów. W komentarzu napiszecie słowo live, to postaram się na koniec kwietnia, początek maja przygotować takie wyzwanie. Dajcie znaka. Ula się pyta w międzyczasie. Najpierw Kamila. Ja jestem gotowa, ale cały czas mam wrażenie, że moja wiedza nie jest wystarczająca. Kamila, szczerze powiedziawszy, nigdy taka nie będzie. Po prostu nigdy taka nie będzie. Masz ludzi, którzy mogą zadać ci takie pytania, których się nigdy nie będziesz spodziewała. Nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkie odpowiedzi, naprawdę, albo właściwie pytań, które mogą paść. Natomiast trzeba przy tym mieć trochę luzu i takiego dystansu do samej siebie i powiedzieć sobie, kurczę, przecież mam prawo nie wiedzieć, mam prawo sprawdzić coś. Więc jak mam prawo to sprawdzić, mam prawo czegoś nie wiedzieć, no to
Sprawdzę po prostu i tyle, i do tego przyznam, i nie będę mówiła, że jestem super hero, bohater i nie wiem, osoba, która wszystkie rozumy pozjadałam, tylko po prostu jestem też człowiekiem i moja dziedzina jest tak szeroka, że mogę akurat jakiejś tam specyficznej rzeczy na zewnętrznym świecie nie wiedzieć, więc tak się też może zdarzyć. No dobra, kolejne jeszcze. Ula, pytanie, czy lepiej live na prywatnym, czy na fanpage'u? Zobacz, Uleńko, że my od tych 17 już live'ów spotykamy się na moim fanpage'u. I codziennie zasięgi rosną tych live'ów. Niektóre live'y faktycznie dawałam do nich reklamę, ale po kilku dniach od publikacji, żeby one złapały czy zasięg organiczny. Niektóre nie, po prostu sobie hulają same i łapią tego zasięgu kilkanaście tysięcy i to też jest w porządku. Natomiast dlaczego zdecydowałam się na fanpage? Z jednego powodu, i który to już powiedziałam. Powód się nazywa reklama. Znaczy drugi może być statystyka jeszcze, ale przede wszystkim reklama. Jakbym na profilu prywatnym to robiła, to po prostu nie mam możliwości zerknięcia do statystyk, a po drugie nie mam możliwości zrobienia reklam. Więc jak nie mam możliwości reklam, to jeśli live na przykład się uda, jest fajna energia, wy tutaj się angażujecie, jest content, który widzę, że wam sprzyja i jest akurat dobry moment do was trafiony, no to wtedy trochę było szkoda tego live'a tylko zostawić na profilu prywatnym. To jest moje podejście. Jakie jest twoje? Zdecyduj, nie wiem. Do ciebie należy decyzja, nie do mnie. To są twoje media i twoje profile. Ja wskazałam, dlaczego ja wybrałam fanpage i dlaczego uważam, że tutaj live'y są skuteczniejsze w moim przypadku. W przypadku moich klientów różnie reaguję. Raz zalecam tak, raz zalecam tak. To wszystko zależy od różnych rzeczy, naprawdę od różnych rzeczy. Marysia, zaprawiam się w live i im więcej ich robię, tym bardziej mi się to podoba i mam coraz więcej odwagi. Marysiu, tak, przecież widziałam twoje live'y, więc coś fantastycznego. Mirosława, dzisiaj miałam webinar i przyszła jedna osoba, pewnie zły tytuł. Mirka, być może zły tytuł. Trzeba potestować, nie zrażaj się. W ogóle nie bierz tego na klatę, że tylko jedna osoba była. Miałyście po prostu fajne spotkanie mentoringowe i tyle. Więc tytuł też musi być sexy. No nie ukrywam, że i do live'ów, jak ja piszę cztery sposoby, na przykład, jaki to jest tytuł tego live'a? Cztery. A jeszcze baner zasłania. Wszystkie tytuły. Powinna iść tak. A ja schowałam tak mądrze, sorry. Zobaczcie, nawet nie wiedziałam. Widzę, że coś robię i nie wiem, co robię. A przy okazji, bader wam strzelę, udostępnij, dziękuję. Jeśli ten live ma dla was wartość, to proszę bardzo, udostępnijcie go na swoich profilach, żeby inne osoby też mogły troszeczkę hakować rzeczy dotyczące Facebooka. No i zobaczcie, tytuł dzisiejszego live'a i każde live, które mają te, które robię, mają takie z mojego punktu widzenia seksowne tytuły. Takie seksowne, które dają jakąś odpowiedź, rozwiązanie już w samym temacie. Bo cztery, po pierwsze, nie jest duża liczba. Sprytne, czyli coś takiego, co może nie wszyscy znają. Coś takiego, co będzie prawdopodobnie w sprycie kryje też się prostota. Sposoby, no to wiadomo, że to nie sposób. Tu macie rozwiązania. I na co rozwiązanie jest? Na to, że maleją zasięgi na Facebooku, więc my musimy być trochę hakerami, trochę ich hakować. Więc w ten sposób nazwany live jest szansa, że przyciągnie więcej odbiorców. I każdy live tej serii, którą robię już dzisiaj, 17 live, staram się, żeby miał właśnie taki tytuł, który przyciągnie odbiorców, na którym wy będziecie po prostu i będziecie się na nim aktywni, który da wam w temacie już rozwiązaniem. Ania też napisała, że od jakiegoś czasu robi live, ale nie sprzedażowe. Ani nie musi robić live'ów sprzedażowych, nie każdy live musi być sprzedażą, naprawdę podziel się wartością, a ludzie być może sami zaczną kupować. Jakoś tak dziwnie się składa, że u mnie tak się dzieje czasami. Mirka, a co z live'ami na grupie prywatnej? Na przykład tak jak ja robię treningi co drugi dzień, lepiej robić raz na fanpage'u? Mirka, z grupy prywatnej jest trudno szerować na zewnątrz, udostępniać na zewnątrz te live'y. W związku z tym, jeśli no fanpage daje ci możliwość szerszego dotarcia, jeśli masz fanpage, a masz fanpage, to postaraj się może raz w tygodniu, nie co drugi dzień, raz w tygodniu na przykład rozruszać najpierw te zasięgi i te swoje algorytmy facebookowe poprawi, że Facebook trochę inaczej cię czytał i dawaj po prostu tam też live, nie tylko w jednym miejscu. Dota przypomniała mi właśnie tytuł. Kamila, Justyna, jesteś boska, spotkanie mentoringowe, tak, to spojrzenie. No kurczę, bo jak mamy się, wiecie, katować, że nie wiem, zrobiłam promocję, zrobiłam, nazwałam, przygotowałam prezentację i tu się okazuje, przychodzi jedna osoba, to kurde, fantastycznie przyszła jedna osoba, to mamy spotkanie mentoringowe i nie ma katowania wtedy. Odwracamy sytuację po prostu, nie patrzcie na negatywy, że nie przyszło 100, tylko przyszła jedna, bo z tą jedną mogę współpracować, mogę zapytać się, co ją skłoniło, że ona w tym webinarze chciała wziąć udział, co jej się podoba, mogę z nią wywiad pogłębiony zrobić, zobaczcie, macie gotowego klienta do wywiadu z nim. Poznacie go dokładnie wtedy. Więc naprawdę starajcie się podchodzić do każdej sytuacji, nawet trudnej, w ten sposób, że z drugiej strony przecież jest rozwiązanie, jest właśnie druga strona tego wszystkiego. Dobra. Myślę, że w komentarzach wynika z tego, że jest zgodność. Dużo osób napisało live, czyli chciałyby mieć takie wyzwanie.
Dobra, to teraz tylko sprawdzenie, czy ja mam na jakimś dysku z innym jeszcze niż ten, który straciłam, materiały przygotowane. Jak nie, to przygotuję po raz kolejny. I wyzwanie końcówka kwietnia, początek maja mogę zrobić. Byłaby 3-dniówka z webinarem w środku zapewne, bo tak zwykle robię. Okej, okay, pomyślę, żeby wam przygotować. Dam wam tutaj pierście, też oczywiście dotrzymacie informacje. I ostatnia rzecz, ostatni element, który tutaj padał wielokrotnie, tutaj go powiedziałam, że wrócę, który jest czwartym punktem. To jest systematyczność, czyli regularne publikacje. Moi drodzy, nie jesteście w stanie zaprzyjaźnić się z algorytmem Facebooka, jeśli będziecie wrzucać rzeczy ad hocowo, raz na 2 miesiące albo raz na 3 tygodnie. Jeśli będziecie to robić po prostu o dziwnych porach, w dziwnych miejscach, może w miejscach to nie, bo sobie róbcie i w łazienkach i gdziekolwiek indziej, trochę przyśmiewając to wszystko. Natomiast o tym dzisiaj mówiłyśmy od początku tego live'a, jak on tylko się zaczął. Jak ważna jest konsekwencja i systematyczność. To właśnie systematyczność robi różnicę. Gdybym ja te live'y zaczęła robić tylko w pierwszym tygodniu, na pierwszym tygodniu skończyła, to pewnie dzisiaj nie miałabym w ciągu 2 minut 21 osób, a wcześniej czekam na 20 osób minut 8. To jest ta różnica, że ludzie już też czekają. To jest ta różnica, że jak ty jesteś systematyczna, systematyczny, to ludzie wiedzą, czego się po tobie spodziewać i wiedzą, w jakich odcinkach czasu będą mogli tobie towarzyszyć, albo ty możesz towarzyszyć im. To jest naprawdę takie, my wbrew pozorom, jako ludzie lubimy funkcjonować w schematach. Przecież ramówki telewizyjne to nic innego jak schematy. My wiemy, że mamy Kubę Wojewódzkiego we wtorek, właśnie widać to, kto za Kubą podąża. Wiemy, że mamy, nie wiem, fakty, wiadomości, wydarzenia o konkretnych godzinach, konkretnych porach Teleekspres, Panorama. Po prostu wiemy. I jeśli my jako ludzie robimy takie schematy, takie funkcjonowanie, wtedy czujemy się bezpiecznie, to ty również, jeśli chcesz nawiązywać relacje z swoimi odbiorcami, ale jednocześnie chcesz mieć wpływ na to, żeby Facebook traktował cię poważnie, bo algorytm Facebooka ciebie się uczy. Będzie się ciebie uczył, kiedy będziesz systematyczna, kiedy będzie wiedział, jakie też masz działania robisz. Tylko wtedy się nauczy, kiedy właśnie tą systematyczność spowodujesz, kiedy będziesz regularna. Kiedy będziesz nawet w pewnych godzinach określonych dawała posty, zdjęcia, kiedy będziesz robiła live'y. Nie tylko godziny, także dni tygodnia. Jeśli co wtorek wymyślisz sobie, że teraz we wtorki będę robiła live'y, to rób je we wtorki. Asia Graniec, Beaty Kapcewicz-Siostra robi co wtorek o godzinie 9 czy 9:30 live'y. Każdy wtorek jest jej live'em. Nie jest to godzina popołudniowa, jest to godzina poranna, bo Asia jest mamą, ma dzieci i dla niej wygodniejsza jest godzina poranna, żeby spotkać się ze swoimi odbiorcami. I było tak też również przed koronawirusem. Więc jaką ty możesz podjąć decyzję dzisiaj, co będziesz robił regularnie? Dajcie mi znać, dziewczyny, w komentarzach, bo nie widzę chłopaków, chyba że Bartek tu jeszcze gdzieś się ukrywa. Dajcie znać, jakie działanie będziecie robić regularnie. Jedno działanie napiszcie. Live, post. Zdjęcie jakieś, albo na przykład, że wyjdziecie i zaczniecie komentować, albo że będziecie u kogoś na czymś. Chciałabym taką znowu. Wczoraj miałyśmy dwa wyzwania, to dzisiaj rzucam tylko jedno takie wyzwanie wam, jedną rzecz do działania. Co będziesz robiła regularnie? Żeby Facebook mógł ciebie czytać, żeby Facebook się z tobą zaprzyjaźnił, żeby Facebook cię poznał. Ale dzięki temu, że algorytm cię pozna i będzie wiedział, jak cię traktować, to też da większy zasięg twoim postom, twoim treściom. Dla innych osób, będą po prostu bardziej widoczne. Więc dajcie znać, która teraz bierze kolejne wyzwanie i która będzie co robiła. Tereska, ja zacznę od postów. Coś pięknego. Ewa tutaj kubicuje, to świetny pomysł. Coś pięknego. Agnieszka, post. Bartek do nas uśmiecha tajemniczo, więc nie wiadomo, co tam myśli. Marysia, wszystkie. Marysiu, wszystko to nic. Napisz sobie konkretnie albo pomyśl, co będziesz robić. Konkretnie. Że na przykład co wtorek będziesz czymś schodziła, albo co piątek będziesz czymś schodziła. To nie musi być codziennie, przynajmniej raz w tygodniu, co będziesz robiła. Danusia, super. Tu jest Danusia konkretnie doprecyzowane. Dwa posty tygodniowo. Rewelacja. Posty. Łasi. Dorota, live wejdzie. Fantastycznie. Jagoda, posty. Ania, systematycznie chciałabym dodawać posty. Jakbyś wyrzuciła słowo chciałabym, to byś mi dostało systematycznie dodawać posty, byłoby chyba lepiej brzmiące i myślę, że bardziej by się wspierało. Prawda, Aniu? Anneczko, ty jesteś przecież zawsze moim dobrym duchem w komentarzach, w doprecyzowaniu moich działań różnych
zadaję zawsze świetne pytania, zwróć uwagę też na swoje słownictwo, proszę bardzo. Kamila, posty przygotowałam na cały miesiąc, ale live raz w tygodniu brzmi nierozsądnie, zrobię live. Nawiążę do tego jeszcze planowania postu, bo tu się pojawiło to pytanie wcześniej. Jak najbardziej, planowanie postu się mieści właśnie w tej systematyczności. Jeśli nie jesteś w stanie przygotować posta tu i teraz, bo masz real time marketing, czyli na przykład robiłaś zdjęcie i właśnie post zamieszczasz, to to, że będziesz robiła je systematycznie i na przykład zaplanujesz je w kreatorze facebookowym, nie w narzędziach na zewnętrznych, w kreatorze najlepiej, bo jest najbardziej przyjazny, bo w końcu jest facebookowe, to możesz zaplanować na cały miesiąc z góry i to nie będzie traciło żadnego, nie będzie miało żadnego znaczenia, że to są zaplanowane posty. Naprawdę spokojnie to się sprawdza, tutaj nie ma żadnych takich danych, które potwierdzałyby, kiedyś były takie informacje, że Facebook z postem planowanym odcina znaczeniem, zasięgi, to nie jest prawda, nie spotkałam się, żadne informacje oficjalne z Facebooka tego nie potwierdzają, a tam powinna być tak naprawdę informacja, z której ja czerpię, a nie z nowości i wiadomości, jakichś plotek innych osób, więc czegoś takiego nie ma, natomiast tutaj robi dużo systematyczność, jak planujesz posty, to po prostu jesteś systematyczna. Nika, live na pewno, już zaczęła w trzech grupach, fantastycznie. Danusia, live, coś pięknego, nasza góralka cudowna. Karolina, post na regularnie, ale muszę o blogu pamiętać, przydałoby się. Lilianna, ja mam na Montisie ustawione zdjęcia z cytatami mądrzejszych ode mnie na pół roku do przodu. Też tak można, fantastycznie. Tutaj będziesz miała pewnie trochę mniejsze zasięgi, bo to są jednak pewnie w dużej ilości tekstu na grafice. Post, komentarze. U Magdaleny, u Mirki jeden trening na fanpage'u, fantastycznie, regularnie postowanie u Bartka, Beata live, Beata już robi live, Julita regularne posty i może live, Wanita codziennie, komentarze u trzech osób i posty co dwa dni. Zobaczcie, macie schematy gotowe działania waszego. Ania zaczyna od postu raz w tygodniu, pięknie, ważne, żebyś zaczęła. Monika, rozpiszę sobie grafik na posty promujące swoje usługi plus kolejne dotyczące porad i ciekawostek. Świetny pomysł, rewelacyjny pomysł. Możecie też pobrać z mojej strony, właśnie zastanawiam się, czy to mam gdzieś na wierzchu. Zaraz wam wrzucę, tylko link znajdę. Właśnie planer postów na Facebooku i to jest też fajne narzędzie, bo tam macie po prostu gotowe przykłady różnych postów, które możecie stosować, więc zaraz napiszę linka. Nie przygotowałam się, że ten link dzisiaj podać, ale zaraz to odpalę. Magda, no i live'y. Ania, na początek, potem zwiększanie. Super, Aniu, że zaczynasz. Ania druga. A, jakie wyzwanie, bo syn z angielskim przyszedł i nie usłyszałam. Aniu, wyzwanie jest takie, żebyśmy... Są dwa. Jedno będzie live'owe, ale to na koniec kwietnia, początek maja. Natomiast teraz dla was takie z dzisiejszego live'a, żebyście postanowiły, jedno postanowienie sobie życie prowadziły. Co będziesz robić regularnie? Co będziesz robić systematycznie? Bo systematyka jest bardzo, bardzo ważna. Magda, u mnie posty. Kasia, wrzucam swoje malarstwo w piątek pracy. Coś pięknego. Marysia, ok, to i live tematyczny ze wcześniejszą zapowiedzią. Gdzie strona ładuje i się nie ładuje. Na stronie justynakopeć.pl macie w tym głównym, na home'ie do pobrania właśnie plener postów na Facebooku, więc wrzucę wam tylko stronę, bo mi się szybciej tak wyświetli, niż wejdę na ten plener w tym momencie. Kasia, popracuję nad systematycznością postów. Mirka, live raz w miesiącu, post raz w tygodniu. Coś pięknego. No już mamy gotowe rozwiązania, dziewczyny, dla was. Ania, live na mojej grupie w każdy poniedziałek. Karolina, a czy dla FB jest ważne, żeby to były te same dni na posty, czy wystarczy po prostu dwa razy w tygodniu? Te same dni zwiększają prawdopodobieństwo tego, że algorytm będzie Ciebie się uczył po prostu. Więc jeśli chcesz zacząć, to lepiej było, żeby na przykład to było w poniedziałek i w środę, czy w poniedziałek i w czwartek, czy w piątek, obojętnie jakie dwa dni, niż za każdym razem przypadkowe dni w ciągu tygodnia. Dla nauki algorytmu Facebooka jest to naprawdę wskazane, żeby się tego nauczyć. Marysia, dziękuję za odpowiedź, co z planowaniem, proszę bardzo, moje drogie, kończymy powoli tego live'a, bo dzisiaj lekcją jest właśnie to, że przyjęliście wyzwanie. Ania też dodała, że właśnie słyszała, że planowanie na Facebooku ścina zasięgi. Daj mi dokument, który to pokazuje z Facebooka, jeśli jest taka dana z Facebooka, to z chęcią się zapoznam, tego na Facebooku nie widziałam. Ewunia, słuchajcie, dziś jest różowa pełnia. Pomoże nam wyciągnąć wnioski, rozjaśni wszystko i poukłada. Świetny komentarz do naszych spotkań edukacyjnych. No coś pięknego po prostu. Ewunia, ty zawsze w punkt z takimi rzeczami. Dorota, czy można udostępniać live z fanpage'a na Instagramie, czy lepiej odwrotnie? Na Instagramie nie udostępnisz, bo jeśli robisz w szczególności w pionie,
Tam jest format pionowy zrobiony i nie wiem, czy da się, nie praktykowałam tego, czy z Instagrama można udostępnić na fanpage'a. Dajcie mi znać, tego nie wiem. Zobaczcie, a propos live'u, też nie wiem wszystkiego. Nawet jeśli to moja specjalizacja, jeśli macie jakieś odpowiedzi, to dajcie, być może pomożecie Dorocie, ale też inni w odnalezieniu odpowiedzi na to pytanie. Pozdrowienia, już żegnamy się powoli. Jeszcze tak komentarze. A logo na zdjęciu obcina zasięgi. Jeśli tam jest dużo tekstu w tym logotypie, to tak, jeśli jest to po prostu logo graficzno-tekstowe, to raczej nie powinno. Ania, nakręci trzy filmiki na swój fanpage i jeden post dziennie. To jest fantastycznie, że tak dużo chcesz działać. Danusia jeszcze codziennie krótkie filmiki dla dzieci na poranek przed zajęciami wrzucam, ale live raz w tygodniu planuję przyszłego tygodnia. Fantastycznie, to jest dobry moment. Pamiętajcie, w przyszłym tygodniu, 15 kwietnia, jest konferencja Marka Ty Online. Wrzucam wam markatyonline.pl. Zapraszam. Mam nadzieję, że spotykamy się z większą ilością osób. Też od jutra zaczynają się live na fanpage'u Marka Ty, Justyna Beata Kawcewicz, Justyna Kopeć. Będzie jutro pierwszy gość, będzie przedstawiała pierwszą osobę i będziemy codziennie po jedną albo po dwie osoby przedstawiać na live'ach. Nika, ja aktualnie robię kawiarenki w grupie fanów klubu 555, dwa razy w tygodniu, wtorki i czwartki. Fantastycznie. Danusia, w poniedziałek 13 kwietnia startuje z nowym projektem. Plan dwa razy w tygodniu post. Trzymamy kciuki. Oczywiście, że trzymamy kciuki. Jagoda, czy jak robią live'y, to wszystkie osoby, które lubią stronę, zobaczą tę informację? Nie zawsze. Nie zawsze, niestety. Mam pytanie, czy wy jesteście powiadamiane, jak się live zaczyna Justynę Kopeć, czy już po prostu jesteście, bo jest godzina 17? Bo myślę, że nie wszyscy. Jeśli dodacie moją stronę albo swój fanpage, prosicie odbiorców, żeby dodali do tego, żeby obserwowali najpierw, to wtedy jest szansa, że będą widzieć. Natomiast kiedyś to była normalna funkcja, że wszyscy obserwujący dostawali tą informację, w tej chwili nie. W tej chwili to się zmieniło od jakiegoś czasu. Tutaj Ania jeszcze dodała informację, że można przekleić link, ale kiepsko idzie z Insta na Facebook. Dzięki serdeczne, do sprawdzenia to będzie jeszcze w takim razie. Na Insta została zbanowana. Ostatnio do mnie kilka osób zgłosiło, które mają bana na Instagramie. Coś tam się dzieje znowu. Asia, dziękuję. Jak zawsze biorę coś dla siebie. Siadam do planera postu. Fantastycznie. Planer postu znajdziecie właśnie na tej mojej stronie ustanakopeć.pl. Zjedźcie trochę niżej, tam się on pokaże. No i dzięki serdeczne. Dziewczyny, żegnamy się. Dziewczyny i Bartku drogi, jeśli jeszcze jesteś. Nika pisze, że mój live jej wyskakuje punktualnie o 17. No coś pięknego. Dzięki za dzisiaj. Ja już tracę głos, więc też już żegnam się z wami. Jutro będziemy mówić o czarnej stronie mediów społecznościowych, o której nawet nie mówią social media ninja, więc ja się pochylę nad kilkoma przykładami tych czarnych zachowań, czarnych rzeczy. W czwartek, pamiętajcie, jest live z Anią Oszajcą, też z klubu 555 Frytyka Karzełka. Zapraszam was serdecznie, to będzie bardzo, bardzo magnetyczne, super spotkanie. Bartek nam się pojawił przy okazji w komentarzach, więc dajcie sobie przestrzeń, chciałam powiedzieć. Jeszcze tylko usunę jeden banerek, żeby nam się nazwisko pojawiło już na koniec, ostatni. No dobrze. Także zapraszam was, bądźcie jutro, bądźcie w czwartek i w piątek, w przyszłym tygodniu kolejny wyjątkowy gość, którego doczekać się nie mogę. I to jest to, co ja wam wczoraj radziłam, czyli nawiążcie współpracę z kimś innym. Zachęcałam was do tych partnerstw, prosiłam, żebyście wpisali kilka osób, pięć osób, z którymi możecie nawiązać partnerstwo, żeby było ciekawiej. Po wczorajszym live odezwała się jedna z osób, dzisiaj obecnej na tym live, do tego, żeby mnie zaprosić do partnerstwa. Czemu inni nie pomyśleli, tak w ogóle? Ja też tu halo, halo, jestem w dalszym ciągu, więc weźcie to również pod uwagę. Natomiast ponieważ daję wam rzeczy, które też sama robię, więc to też jest takie partnerstwo i takie zaproszenie, które mocno jest wychodzone, prawie pół roku to trwało, w związku z tym w przyszłym tygodniu wam tego gościa zdradzę, myślę, że to będzie niesamowita niespodzianka. Natomiast na tą chwilę, w tym tygodniu, to czarna strona mediów społecznościowych, pojutrze spotkanie z Anią Oszajcą i żegnam się z wami na dzisiaj. Buziaczki, miłego popołudnia, na razie, pa, pa.